Witajcie z tej strony Wędkarstwo, co kocham. No i dzisiaj będzie w końcu film Spod Lodówy. No i co? Czekamy na brania. Wywiercone są już przeręble. Więc zobaczcie teraz, jak wierciliśmy te przeręble. Czym, jak jest lód. Obejrzyjcie i od razu mówię, więc pewnie ryb nie będzie, z tego względu, że jeszcze tutaj nigdy nie łapałem. Jestem na lodzie dopiero pierwszy raz, bo nie było okazji, bo bardzo dawno była dopiero prawdziwa zima. No i zobaczymy, no mam nadzieję, że coś weźmie. Mam w razie czego dwa przeręble, jeden trochę na płytszej wodzie, trochę jeden na głębszej. Więc co? Zaczynamy wędkarstwo. No i właśnie łowię, jak mówiłem, na pęczak, wędka, no to jest konger 70 cm, kowrotek Jackson stary jest. O, nie siedzi. Nie! Urwała się. Siedzę tutaj na razie tak 10 minut. No i wiadomo, na razie jeszcze nic. Nie wiadomo, jak będzie później. Zamęciłem wędkę. Jak używam, to jest wszystko właśnie robione praktycznie. Wędkę dałem kiedyś mojemu bratu podlodową. On połamał, ja sobie ją jakoś przerobiłem. Tutaj jest łowię na pęczach i na ciasto, bo robaków niestety nie zakupiłem. Co jakiś czas sobie wezmę wędką. Ciągnę. Zanęciłem dwa przeręble. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie się zrobi. No i słuchajcie, naprawdę nic się nie dzieje. Tak co 5 minut drgam wędką i naprawdę było tam parę puknięć, ale nie do zacięcia, więc naprawdę masakra jest. Nic nie chcę brać, ale jest coś. Jest, słuchajcie. Malutka, jak się nazywa?
Japonka. Chociaż jedna, honorowa. Jest. Łowię na taką kanapkę. No i zobaczymy. Jest moc. Powiem wam, że nie wiem co się dzieje teraz. Co chwila są ubrania. Wam nie wiem co się dzieje, co chwila są ubrania. Na razie chyba są dwie ryby. No i mam nadzieję, że chociaż się jeszcze z jedną złapiemy. No i tak, no dajcie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał i oglądajcie film do końca, więc jeszcze posiedzimy z pół godziny do 40 minut i zobaczymy, może jeszcze akurat jakieś 5 się uda złapać, albo nic. No na razie zanęta chyba działa, przyszły te maluchy, czekałbym na te tłuste mamuśki. No ale niestety na razie te maluchy biorą, choć dobrze, że i te maluchy biorą. Cienka żyłeczka. No i to koniec już dzisiaj, na dzisiaj. Wróciliśmy już z zestawu, cały zmarznięty. No i co? Złapaliśmy sobie tam parę japonek malutkich. Jak chcecie mieć jeszcze jedną wyprawę, czy już coś innego, piszcie w komentarzach, zostawiajcie subskrypcję, jeśli jesteście nowi. I zostawcie pod tym filmem chociaż 30 łapek w górę. Więc do zobaczenia, do następnego filmu, cześć!